Siema YouTube, wracamy tutaj ze starciem Taul vs Rezis. Na razie prowadzi Taul 2-0. Kolejna mapa Himmelsdorf, chyba najstarsza mapa, jeśli chodzi o gierkę World of Tanks. I dla wielu graczy turniowych ulubiona mapa, ponieważ jest dosyć zbalansowana, jeśli chodzi o strony. Nie jest tak, że jedna ma przewagę nad drugą. I zobaczmy lineup. Mamy tutaj E3, CS-a, V-kę 2260. Dwie BZ-y, dwie beczki i paczkę TP-ków. Rezis troszkę łatwiej, spam TP-ków, dwie beczki, Ebola, E5, V-ka. Czyli przewaga informacji po stronie Towel, ponieważ mają CS-a. Też mają 6 czołgów szybkich, ciężkich, a Rezis ma tylko beczki tak naprawdę, czołgów szybkich. Zobaczmy, co będzie tutaj rozegrane. Jest naprawdę mnóstwo opcji na Himmelsdorfie. Mogą użyć tych BZ do zajęcia szybkiego środka. Mogą użyć BZ do boostowania czegoś na heala. Mogą BZ-ami po prostu zajęć heala razem z 2-6-0. Zobaczymy. Na Himmelsdorfie akurat to jest taki plus tej mapy, że jest mnóstwo taktyk. Mnóstwo taktyk tutaj wychodzi. Zależy co tutaj rozstawiający ma w głowie. Ale trójka to raczej czołg, który będzie stał na linii 8. Albo na linii 3. Tak naprawdę dwie pozycje ma E3 dla siebie na tej mapie. I co się dzieje? No, szybkie czołgi na heala, 60 TP z najlepszym respem. To też jest ważne, żebyście w to okno wysłali gościa, który ma najbliżej, a nie gościa, który chce tam grać, bo resp pomaga wam w tym, że może spotkać jakieś spóźnione czołgi dojeżdżające do torów. Też widzi, w najszybszym timingu widzi push środkiem. I mamy tutaj coś, no jakiś taki trapik jest. Trafili drugie tempo na K2 z twoim TP-kami, ok. Pałka do grania ósemki. Dlaczego trójka jest po lewej stronie? Po lewej stronie widzi tak zwany push w delay, czyli w drugie tempo po trzeciej linii. Często jedzie tutaj w taki sposób przy tych budynkach, żeby pojechać bez spota. I czołg, który gra z tego rogu, tego nie widzi, ponieważ jest wypchany przez okno. E3 widzi to cały czas. No i mówmy się, E3 tak naprawdę wypchać się nie da, tak? Chyba że jakąś inną E3. No i teraz bardzo fajnie wykorzystany 2-6-0. Nie wiem tylko, czy dostał za to jakiś damage. 2-6-0 na 1 spotnął trap 60 tp-ków. Wychylił się tutaj, jest tam taki murek. No jak dobrze wiecie albo nie wiecie, jeśli ktoś jest nowy w gierce, starczy przez ten murek strzelić i wtedy przez niego spotujecie. I spotnął tutaj 4-60 tp, które sobie stoją i tam czekają. Gdzie jest reszta czołgów? Nie wiemy. No beczki mogą być na healu, piątka może być na healu. Pozostałe 60 TP też raczej spodziewałbym się na healu. Ten 260 będzie musiał uważać, ponieważ gdy heal zostanie przejęty przez przeciwnika, no a da się tu wychodzić bez spota tym wjazdem, to będzie miał lipę na środku. Na 8 V-ka się wymienia z V-ką. No i pytanie, co zrobią te czołgi? Bo jeśli będą chciały doratować do heala w ten sposób, no to zajmie to bardzo długo, plus ten 60 TP raczej ich spotnie. Chyba że 260 na niego zagra, odwróci uwagę i wtedy jeśli 260 zagra na 60, ona się cofnie z tego okna, żeby mu oddać, to wtedy jest timing dla tych czołgów, żeby bez spota dojechać do górki. Ale zobaczmy, co tutaj rozstawiający wymyśli. No puszowanie torów raczej będzie ciężkie, szczególnie że spotnęli sobie ten trap na B3. Problem na chwilę mają taki, że nie mają żadnego czołgu, który może grać na włazy na 60 TP-ka. No bo BZ-a grając na te włazy może dostać damage, no z racji tego, że tam widzicie, wieża BZ-y wygląda tragicznie tutaj. Jeden właz, drugi właz i to pośrodku też przyjmuje damage'em. Ok, jest push ósemki. Push ósemki. Bez spota cały czas są beczki. No 260 ginie tam tak naprawdę. Za darmo. Nie ma takiej reakcji, jeśli widzicie na minimapie. BZ-y celują przeszczał, CS-y i beczka pilnują niby heala. No słabo to wygląda. Tutaj ta mapa troszkę bez pomysłu. Zobaczcie, ile już czasu te BZ-y stoją i nic nie robią. A starczyłoby policzyć czołgi, które są bez spota. Czyli tak o, wszystkie TP-ki miały spota.
Nie dojadli się nic na chwilę stąd ani stąd. Pałka też na chwilę nie dojedzie. Czyli mamy tu E5, TPK, dwie beczki. To są cztery czołgi. Kontra dwie beczki, dwie BZ-y CS. No i jakkolwiek źle to nie brzmi, oni muszą wygrać heala. Jeśli nie wygrają heala, to już jest po bitwie. Jeśli będą tak stać i celować, no to bitwy nie wygrają. Najlepiej jakby BZ-y zebrały jakiś damage. No wiadomo, że trudno się puszuje pod magazynki, ale oni po prostu muszą to zrobić. I chyba będzie to robione. Szkoda tylko, że tutaj kolega sam jedzie, a te beczki nawet no, popełniły błąd. Duży błąd popełniły beczki. Nawet poczuli się aż tak mocno, że w sytuacji resist 4 na 5 sami chcą ich pikować. Chyba, że poszło info, że Nerficos dał swój magazynek w dół. To tak naprawdę jest sytuacja 4 na 4. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo jeśli wygrają heala, to mogą w tej bitwie jeszcze coś tutaj wrócić. No nalot na nalot rzucony. Jak działa ten nalot dla osób, które nie grały na tarć? Jeśli jesteście w tym kółku, to dostajecie 50 damage'a przez 20 sekund. Jeśli jest to nalot 10 tieru, to łącznie 1000 damage'a zawsze wam zada, dopóki jesteście w kółku. Tak samo działa wasz nalot. Jeżeli wjedziecie w ten zielony, to też wam zadaje obrażenia. Jak widzicie, cały czas tutaj dostaje damage od nalotu. Nic z tym nie może zrobić. Nawet do nalotu się nie skontujesz, tak? Najmądrzejsze byłoby z niego wyjechać. Ale widocznie Małpol lubi sobie przyjąć taki nalocik. Co jest ważne z puszowaniem tego heala? Bardzo ważne jest, żeby nie jechać, broń Boże, od tej strony zewnętrznej. Dlaczego? Ponieważ możecie dostać damage od tych dwóch TP-ków. Możecie dostać damage od tych dwóch TP-ków, a wy chcecie przyjmować jedyne obrażenia od gości na healu, ponieważ macie sytuację plus 1, tak? Jest was 5, ich jest 4. Jedna opcja, że to przegracie, to jest taka, że dostaniecie jakieś właśnie zabłąkane pestki o 750 z dołu. No i wtedy heala przegracie. Strasznie długo się zbierają. Nie są pewni tego ruchu. Tak naprawdę stoją tutaj tak długo, że spokojnie ten 60 TP drzewo z linii 8 mógłby dojechać do tego heala. I chyba właśnie to robi. I puszczeń z nimi. No jest to dobra decyzja. Nawet bardzo dobra decyzja. Ważne, żeby tutaj się za chwilę nie rozlewać, czyli nie przyjmować niepotrzebnie obrażeń, no bo są już troszkę obici. CS 1300, beczka ma 500 HP. Oj, gdzie jego HP się tak skurczyło? Nawet nie zauważyłem. No dojedzie 60 TP. I będzie wykonywany ten ruch z puszowaniem heala na 100%. A na szczęście piątka też przejadł jakieś darmowe pestki, nawet dużo tych pestek. Wręcz, o no pięknie do nich. Piątka się wywaliła, poszła do garażu. No niepotrzebnie, tak? To często są takie błędy ludzi, którzy grają za dużo randomów, że oni za wszelką cenę chcą robić damage. I ta piątka chciała robić damage sama na trzy czołgi, tak? Na CS, beczkę i BZ-tę. Przez to padła i teraz jest sytuacja na chwilę niekomfortowa, ale jak widzicie, oba teamy myślą podobnie, ponieważ Fałka z ósemki dojechała też na heala. Bardzo mądrze, bez spota to zrobiła. Oni już ten ruch wykonują. Mają shotną beczkę, która na chwilę im nie pomoże. I mają tego CS na objeździe, który... No jeśli będzie chciał w ten sposób jechać i dostanie dwie bomby od TP-ków, to jest w garażu. I wtedy dojdzie do sytuacji 4 na 4 na healu i mogą to przegrać, ok? Dwie beczki po krosie. No wygląda ładny snapshot. No dlatego są BZ-y, tak? Co prawda nietoper powinien jechać pierwszy,
Małpol za nim. Ale heal wygrany. Fałka też raczej tutaj zginie. Może jeszcze ubije tego CS-a. Bo drzewo. No drzewo w tej sytuacji powinien wjechać przed fałkę, tak? Przed fałkę i próbować mu mieszać, ale z drugiej strony jakby to zrobił, to dostałby od tepeków, więc to jest raczej wina CS-a, że podjechał tak na blisko i dostał dwa strzały, miał 1500. Ubijam zaraz tą fałkę na healu. Przy okazji fajnie robią presję na ósemce czołgami z HP. Mają 6000 przewagi. No i wygląda to bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze dla nich. Beczki tutaj są obite. 300 HP ma jedna. Druga ma 1600. Fajnie nietoper ich tą bezetą pogonił. Zjadam teraz heala. Tak naprawdę Polsza na 500 HP mógłby zostać na healu i próbować szukać jakichś magazynków na dół. No bo jak jesteś na 500 HP w tej mecie, to dla większości czołgów typu 60 TP czy bezeta jesteś, no w alfie jesteś na hita. Tak to teraz wygląda, że jest meta na 60 tepeki. Nietoper i drzewo sobie przejadą. Powinni olać tego tepeka, złapać te dwie beczki. No, jest tam push torów, ale ten push torów jest za późno. Jest stanowczo za późno. Zbyt długo resist trzymało swoje czołgi tutaj na linii. Na linii 1-2. Aż 5 maszyn stało tutaj i nic nie robiło. Mogli polecieć albo dartować do heala, nawet na spocie, albo szybciej robić presję tych właśnie torów. Głodna bitwa na Himmelsdorfie, troszkę takie szachy. Było to dosyłanie czołgów na heala. Były też jakieś niepotrzebne trade na tym healu. No i co? I ta runda szachowa wygrana znowu dla Towel, czyli mamy 3-0. Polska ekipa na razie dominuje tutaj na Rezis. Całkiem ładnie. Fajnie chłopaki grają. I ostatnia mapa, z tego co pamiętam, to będzie Malinówka. No a po line-upie jest to normalny line-up. Co prawda można nim kampić. Ojojoj, a tu coś się stało. Tu się coś stało, bo... Towel gra w 14. Chyba koło się wywaliło i nikt nie zdążył wejść. No i przez to, że grają w 14, mają 2500 straty. Start, no jest to dosyć logiczne. Zobaczmy po line-upach. Znowu jest ta E5, nie wiem, czy on ma tylko E5. Może tak jest. 2 EB to standard. 3907, 2607. Tutaj też E5 i 60 TP, czyli to raczej nie będzie walka o heala ze strony Towel. No, przede wszystkim jest ich 14, to bicie się o heala byłoby dosyć głupie. Ale nawet sam lineup 60 TP i E5 trochę mówią o tym, że to nie będzie bitka o heala. Okej, zajęcie środka przez Rezis. Bojka nic nie dostał. No na razie tragicznie to wygląda. Na tej snajpie oni więcej przyjęli niż zrobili. Jest jeden na jeden na środku, ale Bojka będzie miał heala, więc może się cofać na zewnętrzną. Chociaż fajny ruch Davo. I teraz będą mogli zrobić na nim presję. Ważne jest to, żeby szybko go ubić. Szybko go ubić i pushować bazę przeciwnika. No tak. Bo ten push jest na spocie. Magical dostał aż 1400 uszkodzeń. Najprawdopodobniej jakiś ebr w pasywie. Pytanie, czy się uda go wyczyścić. Okej. Okay. Ciekawy na odmę te 260. Może oddać. Szukanie jakichś przestrzałów. Fajny pasyw od tutaj Swagera. Trzyma ich na permaspocie. I teraz cały damage, który został przez nich zadany w tych pozycji, no ta przewaga HP zacznie tutaj topnieć, tak? Bo musimy trafiać te pestki. Właśnie zaraz bokiem. Muszą za to więcej dostawać. Jest 1-0. Ubili Bojkę na środku. Piątka trzyma sobie las na 4, ok. 60 TP to też fajna rotacja, żeby wzmocnić tego heala. Ciekawa pozycja zajęta przez Nerfikosa. Jak widzicie, Nerfikos tutaj stoi sobie i 7 jak szefuncie na wieżę i trzyma te czołgi przed ucieczką.
907 powinna zostać tam wyjęta, bo ma słabą wieżę. Z 2.60 może być trochę trudniej. Ale jak widzicie, są kąty. Są kąty, wpadają tam jakieś uszkodzenia na nich. Strasznie poczuty ebr ze strony Resis. Można było dać jakiś damage. Niestety pestka nie poleciała. No i co? Nie wygląda to źle. Mimo, że grałem w 14, to naprawdę nie wygląda to źle dla tabel. Będzie chyba repusz heala. Ważne, żeby się tutaj zgrupować. Żeby nie było takiej sytuacji, że ta piątka właśnie ma spota, a te isy siódme dopiero dojeżdżają do heala. Bo zobaczcie, jak są rozwalone na mapie. Tutaj Złomuś i Haneker są bardzo, bardzo, bardzo spóźnieni. Ale piątka najprawdopodobniej już ma spota, ponieważ wyjechała z kwadratu A6. Tak, E5 już to robi na spocie. I przez to, że robią to na spocie, zanim te isy siódme zdążyły dołączyć do tego puszu, to przeciwnik też może dosłać czołgi do heala. Najprawdopodobniej te dwa, nie wiem po co aż tutaj dwa czołgi. To jest giga fail, no bo zobaczcie. Po co czołgi tutaj? Jeżeli przegrasz heala, to oni i tak zginą. Lepiej mieć tu jednego gościa max, a więcej na healu. No heal jest teraz dla nich najważniejszy. Jak przegrałem heala, to już jest koniec, bo wtedy co oni muszą robić? Muszą repuszować na spocie od Ebra, tak naprawdę bokiem do 907 do CS-a, tego ISA 7. Ten CS troszkę odwalił, bo on przed chwilą miał więcej HP i mógł spokojnie grać sobie tutaj właśnie, albo nawet cofnąć i mieć tylko ISA 7 na close, no bo ISA 7 to są takie czołgi, które chcecie, żeby było puszowane, tak? To nie jest czołg, którym się dobrze snajpi, którym się spłaca. Od tego macie CS. No a CS jest szotny. Trochę tutaj koleżka Darth Sidious odwalił. No ale jeżeli wygrają, jeżeli Towele wygrają heal, to tak naprawdę jest po ptokach. No a Rez troszkę pogubiony na tej mapie. Tutaj ten I7 nie wiem co robi. Chyba go nie bra. Te dwa czołgi też jakieś gówno odwalają. Nerficus przytomnie uciekł. Ojoj, Ebro dostał spota. No, giga fail. No chyba szczelił. Tak mi się wydaje, on szczelił z pasywa. Przez to padł. No i CS też pada niestety. No słabo to wygląda, bardzo słabo to wygląda. Te CS-y dawno, dawno temu powinny być właśnie gdzieś tu na pozycjach, gdzieś tu na kamieniu i dawać damage, a tak to one po prostu giną w ruchu. Jeszcze padł im za to Ebro. No, no tragedia się. Na tej stronie zdarzyła się awaria. Netflix wiadomo, że nie ucieknie, ale on był ISM-7. On miał tam. To była jego rola tam zginąć. A CS-y i Ebro to po prostu odwaliły. Odwaliły gówno, że tam padły. Wygrali co prawda heala. Bo HP niby jest przewaga 600, ale nie renderuje nam HP na healu. Fajnie jakby polszał jakiś pasyw tutaj, żeby ich nie dopuścić do lasu. No i chyba muszą puszować zerówkę. Albo zerówkę zostawić i wrócić na obronę bazy. Pytanie, co zrobi Rezis? Trzeba pamiętać, że Rezis się tutaj broni. Oni tam mają dwa isy siódme na close. No trudno się w isy siódme puszuje 907 kami. Pytanie, czy jakieś 907 Rezisów jest cena spłata? No sytuacja 3 na 2 na linii 0. Zastanawiałem się z tym wjazdem. No wjechali, ok. Skończyli 2-6-0. Teraz kończą tego ISA 7. Jeżeli uda im się rozciągnąć linię 0, no to będzie świetna sytuacja dla nich. Bardzo mi się podoba, jak Małopol tą 907 gra. Ucieka tutaj na spłatę. Odpalił inspirację sam dla siebie. Dzięki czemu ta 907 wszystko trafia. No i skasował już jedno 907. Fajnie jakby teraz sfokusował tego Ebra. No ale niestety zostały mu same hity. I hitami się słabo snajpi. Ponieważ miałem gorszą prędkość na sekundę. No teraz bardzo słaba sytuacja, bo jest na spocie. Najprawdopodobniej za to zginie. Znalazło mu się jakiś cooldown tutaj znaleźć. I kupić jeszcze troszkę więcej czasu. Ale zerówka rozciągnięta. 8-5 w lufach. 8-6. No. Wydaje mi się, że nawet lepiej jakby pojechał i spróbował tego Ebra ubić. Troszkę mu nie latało, ale Polsza przejął tego Ebra na fajnym pasywie. No i Magnus kończy go 60 tepekiem. Ładny strzał.
Wuk też jest na permaspocie. Dobra gra od Polszy, że się nie wywalił tym ebrem. Tak naprawdę wygrywa im teraz las, bo zauspotował ich ebra, trzyma to 2-6-0 na spocie. Jest dla nich 9-6, 5 tysięcy przewagi. No i zobaczcie, Litwa w 14 na całkiem dobry klan, jakim jest Rezis, raczej będzie wygrana, czyli to natarcie. To jest 4-0 i zdobyta Citadela dla polskiej ekipy. No muszę tutaj pochwalić grę Toll. Nie spodziewałem się, że wygrałem aż tak łatwo z Rezis. A tak naprawdę mogło być tutaj jeszcze łatwiejsza ta bitwa. Gdyby Eber uciekł sobie na przykład tutaj na ten pasyw, albo nawet gdzieś tutaj uciekł. Broń Boże, nie strzelajcie Ebrem w takiej sytuacji. No bo jak sami widzieliście, za to wyparował. No i też CS-ami nie grajcie na wieżę, jeżeli macie obok ISA 7, bo to IS-7 jest od grania na wieżę, a wy jesteście od snajpienia, od uciekania, od grania na takim raczej redline, tak? CS nie jest do grania na pierwszej linii na tarciu. Gratulacje jeszcze raz dla Tabel. Mam nadzieję, że wam się podobał kontent z natarcia Polska górą. Ja was pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.